Do Was teraz dzwoni, będzie znał kolejne cyfry liczby pi po przecinku. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry. Zanim powiem te cyfry, bo ja znam ich coś koło tysiąca, przedstawię się. Ziemowit Nowak, rzecznik wodociągów kieleckich z tej strony. Witamy serdecznie. Dobry wieczór. Kiedyś o Panu wspominaliśmy. No, chyba ze trzy razy mówiliście o mnie, ale postanowiłem zemścić i do Was zadzwonić. Ale zawsze z szacunkiem. Zawsze było fajnie. W ogóle jesteście zawsze na poziomie i żadnych zastrzeżeń. No, na poziomie takim jesteśmy światowym, powiedzielibyśmy nawet. No, bo jesteśmy na świecie, tak. No, to ukradliście mi oczywiście puentę, no ale to... Natomiast ja troszkę poważniej chciałem dzisiaj, bo fajnie jest zadzwonić i być może komuś pomóc. Więc przygotowałem sobie taki tekstik krótki i postaram się go przeczytać tak, żeby nie było widać, że go czytam. Słychać, okej? Okay? Bardzo proszę. Więc tak, chciałbym podziękować lekarzom i całemu personelowi oddziału zakaźnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach za to, że przywrócili mnie do żywych po COVID-zie. Ja w tej chwili rozmawiam pod maską dymową prawie. Lekarze, wszyscy jesteście wspaniali, jesteście bohaterami. Teraz pracujecie jak na froncie. Szpital jest pełen, wiem, że na moje łóżko już czekał też następny. A do widzów Szkiełka mam apel. Nie lekceważcie tego podstępnego dusiciela. Jeśli spotykacie kogoś z maseczką pod nosem, uciekajcie albo domagajcie się, żeby tę maseczkę poprawił. Jeżeli zachorujecie, koniecznie kupcie lub pożyczcie pulsoksymetr. Kiedy saturacja spada poniżej 93%, dzwońcie na pogotowie. Każdy dzień zwłoki może mieć tragiczne konsekwencje. Nie bójcie się szpitala, szpital ratuje życie. A na koniec dodam, że wodociągi kieleckie w sposób błyskawiczny, wręcz wzorcowy, usuwają awarie na poziomie krajowym, światowym, a liczba awarii w roku na rok maleje. I każde dziecko w Kielcach powinno to wykuć na pamięć. Na szczęście nie będzie żadnych powikłań z humorem, także to wspaniałe, że udało się, że tak godzi Pan na prostą wszystkiego dobrego. Życzymy wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Bardzo pozytywny apel. Zarówno dla Pana Ziemowita, jak i w ogóle wodociągów kieleckich, jak i w ogóle wszystkich absolutnie też chorych na tę przykrą chorobę. W ogóle przyklaskujemy absolutnie temu apelowi. Absolutnie. I się z nim w pełni zgadzamy. Ale zadowolony jestem, proszę Pana, że Pan się mówi na nas zadzwonił. Do wyliczenia liczby pi służy promienia lub obwodu okręgu, a nie koła. Koło to wie Pan. Koło czegoś jest. Czyli ja już źle powiedziałem. No, dlatego ja wolę się nie wypowiadać.